Kurde, nie potrafię kontrolować. I tak swoją drogą zapomniałem napisów włączyć na cutscence. Dlatego teraz, jak nie wiem, może to jeszcze pokazałem albo to wyedytowałem. W każdym bądź razie włączyłem sobie teraz napisy i włączyłem helpdesk, ponieważ helpdesk bardzo mnie interesuje, denerwuje mnie to. Jezus Maria, ale ja się plączę dosłownie. To też trochę przez to, że po raz pierwszy nagrywam na kanale Ratcheta, tak oficjalnie, więc jest to trochę stresujące, I guess. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Chyba, że tędy jeszcze pójdziemy. A w sumie pójdźmy tędy, co mi szkodzi. Chyba tędy nawet trzeba iść teraz. Te stalaktyty, co spadły, też... To jest cool, że tak powiem. Oh man, nie chciałem tego zrobić, kurde. Za późno zareagowałem. I tak to niestety za to słono zapłaciłem. Dobra. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że Ratchet w Ratchecie jedynce jest taki strasznie zbity, jeżeli chodzi o kontrolki. Jeżeli mam być z wami szczery. No mogę się mylić, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale okej. W ogóle, jak jesteście ciekawi, to mogę wam opowiedzieć o mojej historii poznania tej serii. Otóż ja tą serię poznałem od nie pierwszej części, którą teraz widzicie na ekranie, ale poznałem tą serię od Size Matters, czyli od części, która jest ponoć żałośnie łatwa, bo da się ją w 2 godziny przejść, bo ten Ratchet w ogóle nie jest jakoś szczególnie długi. No ale cóż, poznałem tę serię od Size Matters i potem zacząłem się zagrywać właśnie w 1 i 2. W 3 tak mocno się nie zagrywałem, I guess, ale... Szczerze powiedziawszy, polubiłem tą serię. Nie mówię, że to jest jakaś seria, którą kocham, kurde, ponad niebiosa, bo tą serią jest Crash Bandicoot, ale naprawdę. Uważam, że jest to bardzo dobra seria i szczerze powiedziawszy, cieszę się, że w końcu odważyłem się spróbować chociaż to nagrać. Mam nadzieję, że w ogóle to do was nagranie, że tak powiem, dojdzie w tą sobotę, czyli jutro, bo ja to nagrywam w piątek. Czyli dzień wcześniej, mam nadzieję, że wy dostaniecie, że tak powiem, to nagranie. Że jednak nie stwierdzę, że o Boże, wyszło do dupy. Bo mam nadzieję, że nie wyjdzie do dupy. Aczkolwiek mówię. Nie wiem w ogóle, po co atakuje to coś, ale okej. Aczkolwiek mówię, wiem, że znajdą się hardkorowi fani Ratcheta, co będą mnie pouczać i będą mówić, że o Jezu, jaki ty słaby nie jesteś, to zdaję sobie z tego sprawę, okej? Po prostu w Ratcheta się dużo nie zagrywałem. I potrafię się przyznać do porażki. Bo wiem, że trochę mnie to ominęło, że tak powiem. Wiem, co mnie tak naprawdę ominęło. Bo ta seria jest bardzo dobra. I w ogóle ciekawa sprawa, bo akurat to się dowiedziałem z let's playa u polskiego gamera. Ale ponoć są takie jakieś dziwne chyba błędy, czy coś takiego, że to jest chyba błąd, że gdy Ratchet chodzi w ogóle... Tak, wiecie, jak teraz chodzi, jak słyszycie odgłosy chodzenia, to trochę wygląda to tak, jakby miał buta, a on chodzi na bosaka przecież. Dad, blast it! Look, plumber's crack. What did you just say? I said, look, the plumber's back. All right, wise guy. Shouldn't you be on one of them escape transports? Escape transports? Newsflash, giant robots attacking! The escape transports are taking all the rich folks off this goddarn planet. So why aren't you on one? Socioeconomic disparity. What? He hasn't got enough bolts. Working people have to wait for Captain Quark to save us. Well, got anything worth a lot of bolts? I got this thing. Shows 2 weirdos ditching their ship. It's got coordinates to a desert planet, too. An infobot. Ratchet, we could use that. Okay, więc ten ziomek, który przed nami stoi, to jest hydraulik. I on chce z nami zrobić taki deal, że musimy kupić od niego infobota, a on będzie mieć kasę na to, by opuścić tę planetę. Okej. Zaraz odkupię od ciebie tego infobota, hydrauliku. A najpierw sobie zobaczę co i jak. Bo ja lubię eksplorować, a już tym bardziej w takich grach lubię eksplorację. To jest najfajniejszy element takich gier. Serio. I tu mamy w ogóle spływ w dół. Dobra.
To, co chciałem zrobić, to chyba zrobiłem, więc myślę, że nadszedł czas kupić od niego tego infobota. Geronimo! Did he just slide down a sewer pipe? Mayday, mayday! This is the solar ship Radical. We seem to be under attack from the planet's surface. Relax, kid. It looks like some sort of fireworks display. Probably in your honor. Whoa! That was close! Ah! Pipe down, I can't concentrate! But we've been hit! An unexpected detour. When we land, I'll see if I can scare up an exhibition for you. We're not gonna live that long! Kid, let's M-scream! Eject! Eject! Did you see that guy on the left? That was Skid McMarks. Does he know Captain Quark? I doubt it. He's a pro hoverboarder, always going off about how cool he is. Looks like he's in trouble. I'll say. I've never seen him look so freaked out. Więc w tej cutscence również poznaliśmy dwóch ziomków. Jeden z nich to był Skid McMarks i z tego co Ratchet tutaj wytłumaczył, to on jest mistrzem w wyścigach hoverboardowych. A drugi to był jego agent. I o co z tym chodzi? Otóż na dobrą sprawę jest to wytłumaczone w taki sposób, że Skid McMarks oraz jego agent chcieli bodajże polecieć na planetę Rilgar, ale zostali oni zaatakowani przez defensywę i ogólnie przez kogoś z planety Aridia. W sensie po prostu planeta Aridia postanowiła zaatakować tych dwóch i rozbili się, że tak powiem, na Aridi. Mimo, że chcieli się dostać na Rilgar, więc no. I hydraulik zrobił Geronimo i też właśnie popłynął tym spływem. Więc my zrobimy to samo. I w taki oto sposób jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Więc teraz myślę, że możemy pójść do Gadgetronu. I mamy tutaj broń Pyrosictor. Nie wiem, czy chcę ją kupić, ale wiem, że na pewno będę chciał sobie ammo jakieś kupić. Więc... dobra, mamy Pyrosictora jednak. I swoją drogą ten sklepikarz w ogóle w jakiś sposób jest zgniecony, nie wiedzieć czemu. W ogóle tak jest jakoś rozciągnięty, że... no czekajcie, no spójrzcie na niego. Po prostu oka zdebilizmu. Nie no dobra, nie będę tak mocno wyzywał, ale na dobrą sprawę to jest dosyć śmieszne, że oni takie coś zrobili w kolekcji HD. Dobra. Polećmy sobie zatem w dół i skopmy w nim wszystkim dupsko. Więc spróbujcie tylko do mnie coś zrobić, to zaraz wam ten, zaraz wam flaki, że tak powiem, urwę. Jakkolwiek to brzmi. I w tej gierce są też złote śrubki, które pozwalają ci chyba kupić lepsze rzeczy, coś takiego. Jak na przykład złote bronie. O ile dobrze rozumuję. Ale tutaj nie mam pewności, wiem, że coś takiego istnieje jak złote śrubki, ale jeżeli ktoś z was pomyślał, że będę robił 100% w tej części, no to się bardzo myli. Nie umiem grać w tę grę na 100%, ok? Nie umiem, po prostu nie umiem i będę z tym, że tak powiem, fair i będę wam o tym mówił. No i cóż, gdzie tu się w ogóle broń zmienia? Bo ja szczerze nie wiem. A dobra, tu się zmienia. A dobra, kółkiem się atakuje, więc zaatakujmy ich kółkiem zatem. Zapomniałem, po prostu widzicie, ja muszę sobie to wszystko na bieżąco przypominać. I to było głupie, ok? Powiedzmy sobie szczerze, że to było głupie. Więc za ten czas atakujemy znowu. Teraz pójdzie mi lepiej. Więc jestem w stanie, że tak powiem, jestem na to przygotowany, że ludzie zaraz będą facepalmować, ale okej. Ja się, że tak powiem, tak jak powiedziałem, nie będę z tym krył, że jestem słaby w to, ogólnie w tą serię. Więc elo.
Ale mam nadzieję, że w jakiś sposób ciekawy prowadzę ten let's play na chwilę obecną. Że nie wychodzi nic takiego, co brzmi jak masło maślane. Chociaż staram się, żeby let's play wyszedł jakoś. No ale okej. Może jeszcze jakoś to wychodzi, może nie. Staram się jak mogę, okej. Może sobie jeszcze dzisiaj tak, o, dla zasady pierdyknę jeszcze jedną planetę i zobaczę, jak to się w ogóle ta seria przyjmie. Chciałbym, żeby z tego wyszły przynajmniej 4 odcinki, wiecie, 2 na sobotę, 2 na niedzielę, ale raczej wątpię, że to tak się stanie, ale wierzyć zawsze można. I pamiętam tą sekcję z tego, z reboota. To akurat pamiętam. O, i most został znowu zaatakowany. Cóż za nowość. Umcia, umcia. Pyk, pyk, pyk. Nie zaczynajcie ze mną, bo to będzie dla was jeden wielki ból. I te skrzynki z literką G to jest właśnie do Pyrosyctora. Ciągle, kurde, nie wiem, jak ta broń się nazywa. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, czy nie. Więc nie wiem. A jeżeli mi się skończy ammo, to najwyżej właśnie będę ich kluczem atakować. Kluczem francuskim. Francuskim, kurde. Ale tutaj widzę, że jest jeszcze ammo, więc nie ma co się tutaj denerwować, nie ma co się tutaj sprzeczać. W ogóle soundtrack mi się bardzo, tak jak już wspominałem, podoba. Z Veldin mi się podoba i właśnie teraz z Novalis jest bardzo fajny. Ciekawy jestem, jaki jeszcze Aridia będzie miała soundtrack. Bo tak jak mówię, na nowo poznaję tę część. Bez żadnego ćwiczenia, po prostu na ślepo będę ciskał w Ratcheta i Clanka 1. I zdaję sobie sprawę, że właśnie sobie wybrałem piekielnie trudną serię na ślepo, ale... Wiecie, od czegoś w końcu są eksperymenty na kanale. Najwyżej po prostu to będzie mój błąd i będę tego kiedyś żałował. Ale na chwilę obecną przyjemnie mi się komentuje. Jest fajnie. Okej. Mamy pół godziny już na nagraniu. Ale dobra, pozbierajmy co tutaj trzeba i pójdźmy dalej, bo jestem ciekaw, co dalej nas będzie tutaj czekać. I w ogóle każda planeta ma swoje tam daną ilość tych złotych śrubek. Chyba na tej planecie bodajże są 4 złote śrubki albo 2. Nie mam tutaj pewności stuprocentowej, ale wiem, że tutaj mogę zmyślać. Uwierzcie mi, że mogę zmyślać w tym wypadku, bo tego nie pamiętam, a wolę jednak się upewnić, rzecz jasna, I guess, że może być tak, że te złote śrubki trzeba zdobyć za pomocą jakichś tam, nie wiem, umiejętności czy czegoś, bo przynajmniej pamiętam, że w reboocie było coś takiego, że te śrubki były w niektórych takich powalonych miejscach pochowane i podejrzewam, że niektóre właśnie potrzebowały czegoś takiego. Ale pewności tutaj nie mam, więc nie bierzcie moich słów jako pewnik. No i czas się z ponowną konfrontacją załatwić. Jezus, co? Jaką konfrontacją? Trzeba ponownie z tymi blargami, czy jakoś tak oni mają. Don't hurt me, don't hurt me. Oh, what are you? Mercenaries? Torturers? Assassins? I'll tell you anything. Here, take my infobot. It's all I've got left. Sir, we're not assassins. Hold on, let's see what he's got. Has this ever happened to you? Hi, I'm Captain Quark, and believe me, there's nothing worse than staring down a Blargian snaggle beast from the inside and knowing your equipment isn't functioning properly. That's why I come to Al's Robo Shack for all my electronic needs. Al has been the exclusive repair shop for my super electro gadgets since I was knee-high to a sand mouse. If Al can't fix it, it's not broke. Right, Al? You said it, pal! So if you're fighting crime, or just fighting grime, come to Al's RoboShack in Metropolis for all your robotic repairs. Al's RoboShack, it's quarktastic! Do you know what this means? Yeah,
Captain Quark is really sold out. No, it means Captain Quark is on Metropolis. We could tell him about this invasion. If we had a ship. What? A ship? What? You're not going to torture me? Well, as planetary chairman, and I could arrange for you to borrow our courier ship. Cool. You can count on us, sir. Right. Thank you, your chairman shipliness. Wow. Został nam tutaj, że tak powiem, postawiony most. Dziękuję bardzo serdecznie. Ale dobra, z tej cutscenki wynikało na to, że tam mieliśmy tutaj przedstawienie kolejnej postaci, czyli Kapitan Quark, który nie wiedzieć czemu w tej części wydaje mi się, jakby miał jakieś ADHD w sumie. Tak jakoś jak tak na niego spojrzałem, to trochę, no po jego zachowaniu wyglądało, jakby miał trochę jakieś takie ADHD, nie wiem czemu. Może to ja mam taki jakiś dziwny spogląd na tą postać, może nie. Tak czy siak, Ratchet tutaj zarzucił takim, może nie żartem, a stwierdzeniem, że Quark się sprzedał, jak połowa youtuberów na polskim YouTubie, w tym ja oczywiście. Ale dobra, myślę, że będziemy mogli zaraz opuścić tę planetę i ruszyć na kolejną. A ten koleś, który z tego statku wyszedł, to był właśnie... On reprezentuje chyba właśnie... Właśnie nie mam pewności, czy on reprezentuje Novalis czy Veldin. Pewnie w postprodukcji mi się przypomni i dam na pewno napis, ale tak to... Mówię, nie pamiętam. Więc chyba będziemy mogli opuścić tą lokację już. Chyba, że coś tu jeszcze mamy, ale wątpię w to, że tu mam... Tu cokolwiek jeszcze mamy, ale czekajcie chwilę. Nie, tu już mamy wszystko zebrane. Więc myślę, że pójdźmy sobie stąd.